absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, mano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Devil May Cry Remastered. Trzeci odcinek, let's go. Misja 10. Kanion mgły. Wyjdź z labiryntu mgły żywym. Dobra. Let's try this. Poza nagraniem pofarmiłem sobie troszeczkę moich kochanych duszyczek i jak widać mam całkiem sporawą ich ilość. O, teraz widać. Ała! A ty gnoju. Dobra, let's go. Ej, nie, nie chciałem przechodzić dalej, kurde! No, też trzeba w dobrych kierunkach w ogóle iść. Dobra, czekaj, ale wrócę sobie może do tego. Do Alastora. Tak, muszę wejść tutaj. Alastora, proszę, z powrotem. Tylko lepiej mi się walczy mieczem. Dobra, olewamy tych przeciwników kompletnie. Jest wpisana jakaś zagadka. Dolina mgły. Musisz wybrać właściwą ścieżkę, aby wejść do zaginionej krainy. Tylko ci, którzy chronią słabych... Nie, chronią słabe światło. Show them the power to decipher the right path. Ci, którzy chronią słabe światło, pokażą ci prawdziwą ścieżkę. Hajc, dobra, czyli muszę... Jakby... Ja muszę tutaj rozwalić chyba wszystkich, żeby to... Jesus, maćno. Muszę rozwalić to, żeby to światełko się pojawiło. Wyłączmy ten devil trigger. Światełko mnie prowadzi w tym kierunku. Ale to było logiczne, skoro jak poszedłem w prawo, to mnie cofnęło, no to... Musiałem iść w lewo. A tak to wygląda, okej. Okay. Czyli mogę takie ataki śmieszne robić w powietrzu. Ty biele, weź traf, co? Pojawi się nowy? To jest to samo. To trochę dziwne akurat. Dobra. Ja tam lecę dalej, nie?
gdzie to poleciało, zaś w lewo. Chyba. Kurde, nie widziałem, gdzie to leci. Dobra. Tu było takie lekkie, migoczące światełko. Ryzyk fizyk. Czy to poleciało w lewo? Tak! Na szczęście tak. Super, widzę, rozwaliłem jednego skoronka, to przyszedł drugi. Jakiś jego dzieciaczek. O, jeszcze jeden, świetnie. Dalej bijemy się. Teraz tego Devil Triggera tak używać bez sensu. Trochę żyćka, czyli trochę orbów. Okej, to powinien być chyba już koniec, tak mi się wydaje. Tak jest. Okej. Tak. Ranga B, ale to mnie średnio obchodzi. Bo nie planuję akurat masterować tych pierwszych części. Nie widzę w tym zdeczka sensu. Bo te nowsze jakieś tak bardziej do mnie przemawiają. Od czwórki wzwyż. Znaczy od czwórki dalej. Misja 11. Los. Ofiaruj kielich i otwórz ścieżkę. Dobrze. Jezus, dużo ich tu jeszcze będzie? LOL? Co się stało przed chwilą? On mnie tak wystrzelił? No hono, zakosztuj miecza! Kubamy. Czy ja jestem jakiś upośledzony? Znaczy, dobra, wszyscy wiemy, że tak, no ale... Nie o to mi chodzi teraz. Dobra, wreszcie padł. Jesus. Miałem powiedzieć, że a może muszę i fritem go zwalnąć, żeby coś mu zrobić, ale... No jak się okazuje, jednak nie. Tu jest fragment niebieskiej kuli, tylko oczywiście do niego nie dotrę. Bo nie mogę po prostu przejść przez kraty, które na spokojnie by mnie tam pomieściły. Nie... Czemu? No powiedz mi czemu. Czemu zaskoczyłeś? I dobra, czy teraz leci w drugą stronę? No nawet, że poleciało i tutaj mogę sobie teraz zejść. Bo fragment niebieskiej kuli. Drugi z czterech, a jeśli się nie myliłem, to chyba po drugiej stronie widziałem właśnie drugi taki fragment. Który jest wielką... Z wielką chęcią sobie przywłaszczę. Nie wiem, po co te czerwone kule zbieram, skoro mam wykupione już absolutnie wszystko, co tylko byłem w stanie. To mi trochę nie wyszło. Właśnie zapamiętam też o to, że mogę takiego double jumpa w powietrzu teraz zrobić.
Domyślna gwiazdeczka, spoko. Ty kula. A gdzie zejście? Aha, nie ma zejścia, okej. Czyli tutaj muszę jakoś przejść chyba. Jest kielich. Jest kielich na... postawiony na czymś, chroniony przez świetlną moc. Udowodnij, żeś godzien. Udowodnij znakiem, żeś godzien? Czy udowodnij, żeś godzien, albo... Nie, bo nie jest. To receive. Po prostu mamy pokazać, że jesteśmy godni. Wtedy otrzymamy kielich. Jak ja mam to udowodnić? W sensie, co ja mam zrobić, żeby ten kielich zdobyć? Coś tam kliknąć, przestawić. Kogoś zabić. Co by było na sobie trochę bardziej na miejscu. Words are... A, słowa są nieczytelne. Czy słabo czytelne. Kielich otworzy drogę dla mrocznej ścieżki. Okej. Okay. Niewiele mi to mówi. Ej, czekaj, a może ja muszę Devil Triggera aktywować, żeby to zabrać? Nie. No, bo taki dość mocny test z mojej strony, bo trochę nie wierzyłem, że to się uda, no ale kto wie. Może by się udało. Tu jeszcze coś mamy. Jest tu złota statua rycerza. Wygląda na to, że trzeba coś tu umieścić. No pewnie ten kielich, no ale... Jak mam ten kielich zabrać? Coś tu na górze jest schowane, czego nie widzę. Tam się niby tam jakoś wejść, no ale jak? Czemu nie mogę zrobić odsko... O! A dobra, nieważne. Pewnie nie tak sobie to... Aha, serio? To jest taki skrót. Teraz jestem trochę w kropce. Ale tu jest jakieś przejście jeszcze. A i to jest ten znak pewnie. Dobra, tylko jakby co ja mam zrobić, żeby to zdobyć? Aha, okej. Okay. Wystarczy sobie po prostu spaść. Good to bloody know. Dobra, pan pocięty. No nie wiem, po co ja na te kule czekam, skoro ich mam aż tyle. O. I tu pewnie muszę to zniszczyć. Będzie przejście. To też przeciwnicy, ale w sumie mogę ich olać, bo nie muszę z nimi walczyć. No i proszę, mamy to. Znak czystości. Taksidermiczny organ. Nie wiem, co to jest taksidermik. Sorry. Coated by crystal... Otoczony kryształem, czy jakoś tak? Albo wtopiony w kryształ? Coś z kryształem, otoczonym i tak dalej. Within it, it takes the sign... zawiera w sobie znak, czy tam symbol czystości, który jest potrzebny, aby w poszukiwaniu kielicha. O. Czyli w dół. Totalnie, ole! A dobra. Jak już mi nie dają przejść, to chociaż posmakują mego ostrza. Barany.
No i po co wam to było? Mogliście se spokojnie żyć. O kurde, jeden z nich wypluł ten fragment, czy to gdzieś tu stało? Nie wiem. Tu? A ty też coś. Ci bez znaku nie są godni posiąść kielicha. Przejdź mroczną ścieżką ku światłu smutku. Znak jest... znajduje się w klatce zagłady. No, trochę dziwnie to powiedziane, ale no powiedzmy, że tak było. Bo klatką zagłady bym tego akurat nie nazwał. Cyk, to już pomijamy. Tak, użyj tego. To w ogóle wygląda jak mózg, jak tak patrzę. Kielich. Kielich, który... w którym przetrzymuje się albo który przetrzymuje krew... Divine Dead. Krew, którzy zmarli... Bosko zmarły? Coś takiego? O, czyżby Nello Angelo? Po raz drugi? Tak jest! Stary, nie masz jeszcze dość? Chociaż w sumie za pierwszy raz to on mnie prawie pokonał, więc... Chyba ja powinienem mieć bardziej dość, a nie on. Ej, gościak węży mi teraz skoczył! Ej, tego nie. Dobra, czekaj. Może na niego weźmy sobie... Nie, bronię. Na niego weźmy może Ifrita. I... użyjmy gwiazdeczki. Odzyskać trochę przemiany. Dalej składamy! Ła! Dobrze. Blisko! Jakby on dokończył te swoje combo, to bym tu zginął. Dostałem sporo kul, ale jakby co teraz? Zabiłem go? Nie zabiłem go? Bo to wyglądało trochę szczerze, jakby on znowu mi uciekł. A o Boże, no tak zapomniałem, że jak ja chcę ten double jump mieć, to muszę mieć Alastora wybranego, bo to jest jakby ekskluzywnie dla niego. Ta zdolność. No. Seriously? Ale patrzcie, to jest na trochę dziwne, bo dla Alastara to jest ekskluzywna umiejętność, a w... chyba w... już w DMC chyba 3 to jest jakby umiejętność pasywna. Którą po prostu... mamy i używamy kiedy chcemy. Już nie wspomnę w ogóle o tym, że... w DMC 5 to Dawid... Może oglądałem sobie Króla Dawida i teraz mi nagle ten Dawid leciał. Dante ma jakby domyślnie chyba double jumpa. Broken Halo. Jakby nie, dopóki my go... on jeszcze chyba się pojawi po raz trzeci, mi się wydaje, bo on jakby znowu uciekł. To nie był koniec tego bossa. A
No dobra, 20 minut mam na liczniku, już druga misja, no to myślę, że możemy się zająć jeszcze jedną. Statek duchów. Sprawdź pokład i dziób, aby dotrzeć do kapitańskiej kabiny. O kurde, serio? Nie możesz użyć demonicznej przemiany. Okej, czyli Y mi zmienia. XB, sprawdzenie, nie wiem czego, a po prostu płynę. Lewą gałką zmieniam kierunki. I góra, dół to samo, tylko że to jest to odwrócone. Kontrolki są bazowane na normalnym trybie. Kiedy jesteś pod wodą, aby użyć pistoletów, wciśnij, przytrzymaj bumper i wciśnij X albo B, albo aby strzelić. Dobra. I będę se pływał, mówiąc krótko. Jestem troszeczkę zawiedziony, że jest tak mało zdolności, nie? Bo to dosłownie mam wykupione wszystkie. Poważnie, mam wszystkie zdolności wykupione, jakie tylko mogę. Jedyne, co mogę teraz kupować, to są żółte orby. To było bardziej niż pewne, że mi wstaną. A właśnie, miałem ten bumerang jeszcze sprawdzić. Wygląda ciekawie. To jest takie specyficzne, bo jakby na moment tracę broń z ręki. Więc muszę uważać, kiedy tego użyję. Nie mogę, rozumiem, wskoczyć na kotwicę i potem na statek. No nie, z jakiegoś dziwnego powodu nie mogę. Aha, o Boże, to mi z oczu postaci w ogóle daje teraz widok. Ej, no wciskam przecież. No ej, czemu nie strzela? Dawałem bumper i strzał i nic nie robił. Dlaczego? Co, ja nie mogę tego rozwalić? Dobra, omijmy może tego gościa. Lećmy. Ała! Aha, to go po prostu mucę ręcznie, dobra. Ja szkoda, że na czas, że nie mogę mieć i Frita, i Alastora jednocześnie, bo to wyglądałoby naprawdę zacnie. Ja pewnie nie pomyśleli o tym, że można mieć i dwa Devil Army naraz. Ale proszę, tutaj mamy jakąś nową broń. Needle Gun. Nie wiem, wygląda trochę jak minigun połączony z karabinem maszynowym. Kto wie, może to właściwie tym jest. Okej, jesteśmy już tam, gdzie być powinniśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu powinien... coś zapłonąć. Right now it's sealed and can't be lit. Aha, czy to jest zapieczętowane i nie można tego rozpalić ponownie. Ale dobra, to ja będę potrzebował Ifrita, mówiąc krótko. Okej, na górze nic nie ma. A nie, coś jest. Czy to jest coś fabularnego, czy to są tylko same orby? Dobra, na górze jest kolejne takie miejsce. I tu też. O, tam coś jeszcze widzę, jest na górze. Nad kabiną. Takie samo światełko jak na drzwiach. Z tych mieczy. To zobaczmy, czy tam coś jest.
jeszcze to najpierw. Jest zamknięty na głucho. Coś jest tu napisane. Ja jestem statkiem, który przenosi zbłąkane dusze do podziemia. Obroń statek, a otrzymasz płomień świętego Elmo. Odejo! Pierunami mogę strzelać w tej formie! Kurde, nie wiedziałem! Żyje? Nie, zginął, okej. Co to już? Ej, nie gadaj, że to jest koniec misji! Kascenka. Drzwi się otworzyły. No nie, znowu on. Jezu, nie możesz to odpuścić! A, i gasi ognie, dobra. Jezu, gdzie on jest? O, jedziemy! Chcesz się bawić? Ja też mam pioruny w zanadrzu! Jezu, jak ja go wywróciłem! No, ja go zaraz zabiję! What on earth? No dawaj! Już! No nie wierzę go! Ej, prawie na jednej przemianie go zabiłem! Czy on jeszcze żyje? Co?! Ej, ja rozumiem, że ten Devil Trigger jest mocny, ale to jest aż za OP! Chyba, jak... Ja mam teraz po prostu maksymalny trigger, ale przecież ktoś byłby w stanie normalnie ten trigger ładować co chwilę! I do niego strzelać tymi błyskawicami. I co, koniec misji? Hell yeah! Ha! Cold turkey. A ten też uciekł znowu. Czyli i z Gryfem, i z Nero Angelo jeszcze będziemy bynajmniej raz walczyli. Pół godziny niecałe. Dobra, myślę, jeszcze możemy lecieć. Chociaż jesteśmy już grubo w połowie gry. To już będzie chyba 13 misja? Tak jest. Otchłań. Znajdź wyjście i ucieknij ze statku. Let's go then. Dobra, tu jest wyjście. Tu jest przejście. Jest zapieczętowane przez złe moce, okej. Okay. No, tylko pytanie, czy wiecie, ja coś mam zrobić poza tym statkiem? Coś więcej? Czy mam po prostu zejść pod pokład i coś tam zdziałać? A może mam wygasić teraz te płomienie? Zimny płomień jest rozpalony.
przy źródle pochodni. Okej, dobra, i to tyle. Czyli nic z tym nie zrobię. Dobra, no to zobaczmy, czy to mnie jeszcze gdzieś indziej zaprowadzi. Nie wiem, jest to jakieś inne, dalsze. A tu coś jest. Kostur Hermesa. Dekoracyjny kostur z dwoma kostur ozdobiony dwoma wężami wijącymi się wokół laski. No jest to Caduceus. Chyba większość ludzi zna. No przynajmniej tych, którzy się chociaż troszeczkę interesowali mitologią. Aha, dlatego trzeba uciec, bo się to zatapia powoli. No nie gadaj, że ja będę musiał pływać. Tja, niestety. No bynajmniej Dante nie ma tutaj jakiegoś zapasu powietrza, więc mogę pływać ile chcę. Dobra, tu mamy przejście ewidentnie. W górę nie ma co iść. Spróbuj to tak... A, dobra, nie mogę ich wolać. Muszę ich zabić, bo inaczej nie przejdę. Ale okej, dobra, czyli jednak strzelałem, tylko nie ogarnąłem, że strzelam. Myślałem, że to te przeciwnicy mnie takimi... tymi strzelają. Tymi kolcami, a to ja strzelam, to są po prostu pociski nasze. To wygląda w taki dziwny sposób. Jeden zabity. Ej, no bez jaj, serio? Jak ja to nam... Czemu na B? Przecież to... 2,5 minuty zrobiłem. Ej, no nie chcę im się aż wierzyć normalnie. Niby next mission, ale w sumie to jednak nie. O, tutaj mamy kulkę chyba. Bang. I mamy całą. Jeszcze bardziej powiększyłem sobie pasek życia. Tutaj nic więcej raczej nie znajdę. W górę. Że ja nienawidzę takich odwróconych kontrolek. Że jak chcę płynąć w dół, to płynę w dół, a nie w górę. Są tu jakieś skrzynie ze skarbami. Raz, dwa. No i pięknie, miecz go tam wymucił. Misja 14. Deep Darkness and Towering Mountains. Głęboka ciemność i górujące góry, jak już tak bym powiedział. Albo i... wywyższające się? Nie, górujące góry zostały mi przy tym. Dotrzyj na powierzchnię i kieruj się do Koloseum. O nie. Nie lubię takich... na ścianach. W Gowie jedynce... Nie, w Gowie dwójce coś takiego było i... Patrząc po tych dziurach, domyślam się chyba, co tu się będzie działo. Jak nie teraz, to na powrót. Ja teraz to zabiorę i to zacznie się ruszać. Coś tu jest napisane. Rezonujący emblemat powinien... odczynić pieczęć na tarczy.
emblemat tarczy. Mała tarcza, emblemat jest takiego samego kształtu jak ten pieczętujący drzwi do Koloseum. Ramię szkieletu jest swego rodzaju dźwignią. Powinienem ją przesunąć? Nie, ale niestety musisz. No, to się otwiera. Ała! Dobra, to jest tylko kwestia dobrego timingu na skok. To okej, przyznam się, że sądziłem, że to będzie trochę inne. Ale miło się zaskoczyłem, jeśli chodzi o tę pułapkę. Dobra. Tu mamy przejście. A czy z tyłu jest przejście, czy może jakiś sekrecik? A, widziałem, na górze jest ten fragment niebieskiej kuli. To jak się do niego dostać? No dobra, no w sumie to nie będzie aż takie trudne. Wystarczy z podwyższenia doskoczyć. Cyk. Aha, okej, właśnie kamera mi właśnie napluła w mordę. Okej, tam na górze też coś się znajduje. I to nie mówię o tych orbach tutaj na górze, tylko o czymś jeszcze... co jest jeszcze wyżej. Bo gra jest na tyle niemiła, że nie chce mi kamerę tak opuścić. Bo tu... no tu się nic nie stanie. O Boże, przecież jestem głupi. Mogę sobie wskoczyć tu, odpalić i polecieć sobie kawałek. Wyłączyć przemianę. Tylko oczywiście gra lubi mnie robić w konia. O, teraz się udało. No, no come on! Co to miało być? Jezu, możesz tam wskoczyć z łaski swojej? Tutaj, no tak, tutaj nie mam czego kupować. Zapomniałem o tym prawie. Tutaj, jak pójdę bokiem, nic nie stanie. Dobra, no to jest jedyna opcja, jaką tu widzę, to jest ta dziura tutaj. Jakbym go zabił tak na raz, to bym się trochę zdziwił. Daj się zabić, stary, co? Gin w końcu! Boże, jak można być tankowaty? A pewnie jeszcze drugi, żeby było śmieszniej. Chyba, że to jest kosa tego jednego. O, super. Jakżebym się troszeczkę naładował, to on sam akurat postanowił zdechnąć. A. Czy tam widziałem kulę? O! Okej. Okay. Nawet, że widziałem, choć nie w tym miejscu, w którym sądziłem.
Czekaj, spróbuję jeszcze raz stąd. Gotcha. Kolejny, chyba drugi. Idziemy dalej tędy. To jest jedyne przejście, jakie aktualnie tutaj mam. Tutaj 200 orbów. Spoko. Dobra, gdzie mi to teraz cofnęło, bo nie jestem pewien. Tutaj gwiazdeczka na górze. Już tu byłem? Co już tu byłem? To jest dobre pytanie. Ty tak, to już tu byłem! To jest to, dobra. Okej, demoniczna gwiazdka. A, to jest na ten. Wsparcie na orby, dobra. Tylko 100 orbów, okej. Okay. Mało, szczerze mówiąc. Tu już byliśmy. You have ans. Aha, zdjęliśmy pieczęć. I misja kompletna, dobra. To jest myśli dalej, mam, żeby zakończyć odcinek. W kolejnym zajmiemy się jeśli kolejne misje będą tak samo krótkie, to my w kolejnym odcinku ukończymy grę. Powinno być 20 misji w całej grze, a to była 3, chyba. Nie, 14 to była. A ja w tym odcinku zrobiłem ich chyba z 6. To jest okej. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale z DMC Remastered. Cześć!